Cześć, witam serdecznie, z tej strony Arkadikus, jak się macie? Wczoraj wieczorem o 23 czasu polskiego zaprezentowany został przez PlayStation State of Play, który trwał około 45 minut. Zostało tam zaprezentowanych kilka naprawdę ciekawych, a kilka zupełnie nieciekawych tytułów i w tym materiale akurat przedstawię wam swoje takie piki i swoje przemyślenia na temat poszczególnych gier. Pominę tutaj tytuły, które hashtag nikogo, a tak naprawdę w domyśle po prostu mnie nie interesują. No ewentualnie poświęcę tam niektórym z nich jedno czy dwa zdania. I tutaj mam na myśli już takie kompletnie, nie wiem, weebowe tytuły, których i tutaj nie zabrakło niestety na tym pokazie. Niemniej sam pokaz State of Play był w mojej opinii dość ciekawy, jeden z ciekawszych ostatnimi czasy, jakkolwiek by tego nie interpretować. Tak więc, zaczynamy od Helldivers 2 i przechodzimy do kolejnego pokazanego tytułu, czyli Stellar Blade od koreańskiego Shift Up. Początkowo ta gra tak na pierwszy rzut oka była dla mnie tytułem, który na pewno nie trafi na moją listę zainteresowań, ale przyznam szczerze, że im dłużej leciał zwiastun, a był to najdłuższy zwiastun z całego pokazu, tak gra wskoczyła na półkę, może kiedyś jak będzie taniej to spróbuję. Nie da się nie wyczuć tutaj takiego weebowskiego klimatu, ale setup może interesować. Postapokaliptyczny świat w wykonaniu koreańskiej wizji z jednej strony śmierdzi właśnie takim typowym koreańskim aromatem, ale rozgrywka wydaje się no całkiem, nie wiem, intrygująco łączyć takiego, nie wiem, Nier i Devil May Cry. Gra zaprezentuje nam tutaj z tego, co zostało pokazane, ciekawe widoki, chociaż no tutaj akurat mam bardziej na myśli takie zdewastowane miasta czy inne ruiny niż otwarty świat, który akurat tutaj sprawia wrażenie takiego mocno monotonnego. Początkowo obawiałem się, że walka będzie właśnie niczym w JRPG-ach taka kolejkowana, ale jak już wspomniałem przed chwilą, tak nie jest. Stellar Blade ma kilka ciekawych designów, szczególnie NPC-ów, nie zabraknie tutaj błysków, nie zabraknie tutaj zniszczenia. No i cóż, jestem pewien, że będzie też tutaj cała masa cringe'u. Ale zwiastun sprawił to, co miał sprawić, czyli zaciekawił na tyle, że tak jak już wspomniałem, kiedyś możliwe, że spróbuję, zresztą tak samo było z Nier Automata. A premiera gry 26 kwietnia. Po Soniku i jakimś takim uber-weebowym tytule przechodzimy do Foam Start, przy którym no nie mogłem nie oprzeć się wrażeniu, że będzie to hit na miarę Destruction All-Stars, który to miał pozamiatać rynek, a o którym to po dwóch tygodniach już nikt nie pamiętał. W krótkim materiale dostaliśmy też zapowiadajkę tego, że Dave the Diver wyląduje na PlayStation, no i przy okazji dorobił się też kolabu z Godzillą. Zostało pokazane V-Rising, które zainteresowało mnie tak bardzo, no że gdyby nie to, że w trakcie przygotowywania tego materiału puszczałem sobie zwiastuny od nowa, żeby je sobie przypomnieć, to bym o nim kompletnie zapomniał. Aż przeszliśmy do Silent Hilla. I tutaj mam w zasadzie dwie wiadomości. Konami postanowiło sprezentować nam coś niby na miarę PT, które kiedyś nam zabrali z konsoli PlayStation 4, czego żałuję niemożebnie, a które było dla mnie genialnym, psychologicznym horrorem, mimo że było to tylko demo, nawet w zasadzie bardziej takie technologiczne. No i teraz tak jakby próbuje się to odpłacić Silent Hillem The Short Message. Przyznaję, że zabieg ciekawy, a sama gra jest do pobrania za darmo na PlayStation. Ja już ją pobrałem i potwierdzam, że można, chociaż jeszcze tego nie ograłem. The Short Message ma być czymś do PT podobnym. Znów mamy dość mocną psychodelę, chociaż klimat nie umywa się do tego, co można było poczuć w PT. Jednak no nie zaprzeczam, że akurat te wrażenie jest tylko z samej zapowiedzi. Po Short Message mogliśmy zobaczyć, co tam nam dzierga Bluebird Team w remake'u Silent Hill 2. No i tutaj trzeba powiedzieć jedno. Oddać klimat Silent Hill 2 w remake'u jest bardzo ciężko. No i personalnie, tak na stopniu osobistym, trzymam kciuki, że Bluebirdom się to uda. Ale co zwiastun, to mam obawy. Z jednej strony gra na tym, co jest pokazane, wygląda poprawnie. No nie wspaniale, nie wyjątkowo, poprawnie. Czasami wygląda płasko, jak chociażby w tej scenie przechodzenia przez okno, a czasami wręcz skrzywimy ryj, widząc ryj Jamesa. Ale ja chciałbym zobaczyć tutaj to gęste, tak? Klimat często buduje się grafiką, czego by nie powiedzieć, oraz dźwiękiem. A jakoś tak zwiastuny Silent Hill 2 Remake nie nakręcają na strach. No być może w samej grze
będzie można to poczuć, ale na zwiastunach ni cholery. I nie wiem, co jest. To taka osobista dygresja. To jest jakaś domena Polaków, że nie potrafią w dźwięk, czy co? Ale kiedyś to była właśnie taka typowa sprawa w polskich filmach, jak chociażby na przykład, nie wiem, Symetria. Tam to czuć, że filmowcy nie potrafili dobrze zmiksować dźwięku i dobrać poziomów, więc dialogi były nagrywane w studiu już po nagraniu filmu. A teraz, jak już w filmach jest w sumie spoko, to w grach coś jest nie tak. I tak efekty trzaskania wrogów z kija, strzały z pistoletów czy strzelby brzmią płasko, bez pieprznięcia. Jakoś rzuca się to tak strasznie w uszy. Nie jestem przekonany też co do utworu, słyszalnie wzorowanego na Theme of Vaura, no jednego z najgenialniejszych według mnie OST-ków z gier, ale nie wiem czy właśnie po prostu nie byłoby dobrze zremasterować to co już jest dobre, a nie szyć na nowo. Być może odbije się to czkawką. No i cóż, miałem nadzieję na remake pokroju Demon's Soulsów od Bluepoint, no i tego wyraźnie nie dostaniemy. Ale nadal Silent Hill 2 to Silent Hill 2. Z jednej strony zrobić to bardzo dobrze jest ciężko, ale i zjebać tak kompletnie też jest ciężko. Więc zobaczymy. You are the frog in a pot, boiling so slowly. Ghost Story Games, czyli nowe wcielenie Irrational Games, czyli nowe wcielenie 2K Boston, czyli twórcy Bioshocka, zapowiedzieli Judas. Przyznam szczerze, że tutaj zostałem całkiem pozytywnie zaskoczony, bo ze wszystkich Bioshocków to właśnie pierwszego wspominam najmilej i na pokazanym zwiastunie wyraźnie widać, że Ghost Story Games chce wrócić do swych korzeni. Co prawda nie będziemy tutaj uwięzieni w podwodnym, klaustrofobicznym mieście, które doświadczyło niejako wojny domowej, ale za to sama stylizacja, taka retrofuturystyka, jest widoczna na pierwszy rzut oka. Mamy tutaj pewnego rodzaju zdolności paranormalne, które pomagają nam w walce. Znów mamy totalnie przedziwne bronie i karykaturalne czasami scenerie oraz wrogów. Tytuł na pewno nie dla każdego, ale myślę, że fani Bioshocka naprawdę znajdą tutaj coś dla siebie. O dziwo, nie zabrakło tutaj również czegoś dla posiadaczy VR, słuchajcie. I tutaj akurat bardzo miłe zaskoczenie dla mnie, bo oto zapowiedziane zostało Metro Awakening na VR właśnie. No i VR ma ten problem, że ma masę świetnych gier, ale są to często takie minigry. Jasne, na długie godziny niektóre wystarczają, ale jednak często są one bardzo proste, dość zamknięte, często klaustrofobiczne. Nie zmienia to faktu, że sam ruch zwiększa strasznie imersję i nawet, nie wiem, mycie garów w VR-ze to radocha, podczas gdy w rzeczywistości w zlewie masz 1,5 tony i nie chcesz tego ruszyć. Jednak tych takich dużych produkcji nieco tam brakuje. No to można pomyśleć o czym? O Half-Life Alyx, Medal of Honor Above and Beyond czy The Walking Dead. I to są faktycznie gry na długie godziny, które jednocześnie nie są takimi pocztówkami, jak nie wiem, chociażby Horizon VR. I do tego zacnego grona dołączy właśnie uniwersum Metro. Zwiastun, jasne, nie jest zbyt długi i szczerze niewiele pokazuje. I to co tutaj mówię tak naprawdę to bardziej taka życzeniowość, ale co poradzę, że uniwersum Metro uwielbiam. Metro 2033 jako książka jest dla mnie przegenialny, jeśli chodzi o budowanie atmosfery. Gry też brałem z połykiem i oblizaniem. No i mam słabość po prostu do tego uniwersum. Za grę odpowiedzialny jest Vertigo Games, podczas gdy 4A Games działają przy Metro Exodus 2. Premiera nie tylko na PlayStation, ale i m.in. na Steamie jeszcze w tym roku. Chociaż akurat bez konkretnej daty. Dla posiadaczy konkretnie już tym razem PSVR 2 ciekawy może być Legendary Tales, które uwaga na Steamie wciąż jest w wersji Early Access. Gra zbiera bardzo pozytywne opinie i pozwala się ładnie wyżyć, mimo że nie jest to akurat najpiękniejsza gra na VR, ale za to można pochwalić ją za dużą interaktywność i niemalże brak ograniczeń, jeśli chodzi o samą zabawę, tak więc myślę, że posiadacze PSVR 2 będą akurat zadowoleni. Po VR-ze przeskakujemy do Dragon's Dogma 2 i z jednej strony Capcomowi nie można odmówić talentu do robienia zwiastunów z rozgrywki, jednak po raz kolejny mamy pokazane to co wcześniej i co też mnie irytowało. Co trafia nam się większy wróg, to jedyne co robimy, to wskakujemy mu na łeb i go napieprzamy. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo wszystko Dragon's Dogma 2 to jeden z ciekawszych i bardziej intrygujących tytułów tego roku,
który przyjdzie nam zagrać już 22 marca. A o samej grze mówiłem, no, czy to już o premierach na ten rok, czy nawet podczas oglądania prezentacji rozgrywki, więc nie ma co się jeszcze raz na ten temat wypowiadać. Zapraszam do oglądania archiwalnych materiałów. Rise of the Ronin potwierdza zaś moje spostrzeżenia ze stycznia, że jest to jedna z gorzej wyglądających gier na tę generację, a co się pokazuje nowy zwiastun, to tym bardziej nie chce mi się w to grać. Jedyne co jest interesujące w tym tytule póki co to setup, ale gdy oglądam to co zostało pokazane na przykład w walce tutaj na State of Play, no to przypominam sobie jak dosłownie niedawno ogrywałem sobie 5-letnie Sekiro, które już pomijając system walki, a skupiając się na animacjach i wizualizacjach tej walki, to Sekiro prezentuje się o niebo lepiej, a przecież From Software nie jest akurat jakimś geniuszem pod kątem animacji i nieraz się mówi, że te ich gry to drewno. I z tego też właśnie powodu mam takie dziwne wrażenie wręcz okropnej responsywności Rise of the Ronin, mimo że jeszcze przecież w grę nie grałem. Jedynymi przykuwającymi uwagę elementami są scenografie podczas walk, misji czy cutscenek, ale czy to wystarczy? Jeśli ktoś jest zainteresowany, to kolejny tytuł z 22 marca. Z takich konkretnie mech informacji to Until Dawn zmierza na PlayStation 5 i PC-ta. I nie zrozumcie mnie źle, Until Dawn to nie jest zła gra. Sam ją ograłem swego czasu jeszcze na PlayStation 4 i bawiłem się przy tym naprawdę nieźle. Więc jeśli ktoś nie grał w ten tytuł, no to będzie to całkiem przyjemna okazja do nadrobienia tej gry. Z tym, że jest to taki typowy samograj. Ale mimo tego, że to jest samograj, no to sam też osobiście tego rodzaju gry lubię od czasu do czasu ograć. Wychowałem się na slasherach i horrorach klasy B za gówniarza. Filmowo te gatunki już niejako upadły. Niewiele tego rodzaju filmów ostatnimi laty się pojawia. I teraz tam, gdzie filmy zostawiły taką niewypełnioną niczym niszę, gry, albo bardziej takie filmogry, nagle tę niszę wypełniają. Gry takie jak Until Dawn właśnie, The Quarry, czy The Dark Anthology. Jest to dla mnie właśnie jak najbardziej okej. I jako ostatni tytuł tego pokazu mamy Death Stranding 2. Nadal tak naprawdę zastanawiam się, co sądzić o jedynce, a tutaj naprawdę coraz bliżej jest dwójka. No z tego, co możemy śmiało wyciągnąć ze zwiastunu pokazanego na State of Play, no to mamy tutaj niejako poszerzenie palety barw, jeśli chodzi o otoczenie, jeżeli chodzi o tereny, po których się poruszamy. Jedynka była strasznie monotonna pod tym względem. Same równiny, skaliste tereny i oto, a może tutaj trochę śniegu. No poza oczywiście tam paroma wyjątkami, tak? A teraz tutaj wyraźnie widać, że Kojima Productions postanowiło się nad tym troszeczkę poprawić i to jak najbardziej in plus. Wątek fabularny znów cholernie intryguje, ale nie wiadomo jak to będzie rozwleczone, co jest moim największym zarzutem co do jedynki. Bo ja ją mam tak naprawdę cały czas na dysku, od czasu do czasu zrobię tam misję czy dwie, ale na przykład teraz jak ja mam pół kontynentu wracać do bazy, to mi się tak szczerze nie chce i to jest moje największe życzenie odnośnie Death Stranding 2. Wyrównanie rozgrywki. Jedynka była bardzo ciekawym eksperymentem, ale eksperymenty służą do tego, by wyciągać z nich wnioski i dwójka zdecydowanie potrzebuje według mnie podkręcenia tempa. Szczerze ze zwiastunu niby wynika, że chyba jest pod tym kątem lepiej, ale to tylko moje wrażenie i nic potwierdzonego. Zwiastun pokazał nam ciekawy fragment walki, chociaż mówię tutaj oczywiście o walce w cutscence. Ale mi się podobało i się odwalcie. Troya Bakera uwielbiam jako aktora głosowego i mocap i cóż, Kojima intryguje, ale czy dowiedzie? No to tego dowiemy się dopiero w przyszłym roku. O, to może uda mi się przemęczyć jedynkę do końca. A przy okazji Kojima też zapowiedział, że jak tylko skończona zostanie praca nad Death Stranding 2 On The Beach, bo taki jest podtytuł, Kojima Productions bierze się za kolejną grę, tym razem wracając do korzeni z gatunku espionaż. Mam taką bardzo malutką i cichutką nadzieję, że po zrobieniu remake'u trójki Konami sprzedało prawa do Metala Kojimie, ale wiem, że szanse na to są bardzo malutkie. Ale gdyby... I takie są moje osobiste wrażenia ze State of Play z 31 stycznia 2024 roku. Zgadzacie się z nimi, a może wyciągacie zupełnie inne wnioski? Dajcie znać w komentarzach, bo akurat teraz za parę dni będę robił właśnie czytanie komentarzy. Tylko nie przesadzajcie, bo czasami jak się pokazuje filmik i ja już mam 200 komentarzy,
to mnie ta wizja przeraża. Oczywiście żartuję, piszcie, lajkujcie, subujcie, dawajcie łapkę w górę, łapkę w dół, rób ta co tam chce ta. A póki co, dzięki wam serdeczne za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!